Słuchajcie, witam dnia kolejnego i klient będzie gotował i dla mnie, i dla siebie. Jajecznica klienta będzie. Bo ja mam robotę. Słuchajcie, Strelia odpaliła grilla, widzę. I coś będzie grillować. A ja zabieram Lejlę do weterynarza dzisiaj na zastrzyk. Jak idzie robota? Patrzę, o. Będzie dobrze. Ta potęga będzie dobra. Ok. Voilà. O, ale będzie. Tu sobie moczy te racice. Nie wiem, na grill? Barbecue? No, my sup. Sup. Piękne tam. No to już teraz rozumiem, to ta zupa będzie robiona na grillu. Tutaj jest grillowana cebula, grillowane takie kawy cytrynowe i to wszystko będzie i ginger, czyli zawsze ucieka mi to słowo. Do tego jeszcze jakieś liście tam pod zapach, nie? To trawa cytrynowa. Ona jeszcze robi sobie jakieś kmerczty, bo tylko mówi prowadzić. Dobra, zaprojemy. No dobrze, panie, dobrze to wygląda. Panie, szukasz pan pracy może na kucharzach, to bym coś tu, byśmy pokombinowali. Praca dorywcza, wakacje. No, tylko u mnie trzeba pracować, a nie tam siedzieć na komputerze i papierosy palić. Pan chyba całe życie na kuchni żeś pracował. No. No muszę powiedzieć, że dobrze to wygląda. Tutaj taki pokazowy jest. Dobra, teraz trzeba znaleźć psa. To nie będzie problem, tylko Strelia pojechała po zakupy i jedziemy do weterynarza. W międzyczasie gdzieś tam jeszcze. Muszę klucz dorobić do tego nowego skutera i takie tam drobne sprawy. To kolega coś chciał jeszcze kupić. No, spodziewam się najgorszego, bo nigdzie nie ma Lejli, że przyszła tu się wykąpać i będzie cała brudna, a my mamy jechać do weterynarza. Trzeba będzie ją przepłukać. Lejla! 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 Sprawdzę tu jeszcze. Lejla! Nie ma jej. Dobra, widzę ją pod chatą, także wracam. Dobra, jest tu ktukasz. Jesteśmy w lecznicy. Lejla, idziemy, chcesz tu zostać? Teraz trzeba psa nakarmić po zastrzyku, po owinku. Dobra, zupa. Widzicie z tych kości? O, takie goloneczki, racice. To już wcześniej pokazywałem. Słuchajcie, z Lejlą niby lepiej, ale tego guza mówią, że trzeba będzie wyciąć. A
Będziemy też sterylizować Lejlę, tak więc mówię, pytałem się lekarza, czy można by te dwie operacje połączyć w jedną, no bo jedna narkoza, po co dwa razy jeździć, ciąć ją później znowu i tak dalej, i tak dalej. I tam po konsultacjach jak najbardziej możemy to zrobić i nawet taniej mi to wyjdzie, tak? No ale nie będzie musiała być cięta dwa razy narkoza, bo to też nie jest dobre. I no koszt takiej operacji to też tutaj 130 dolków tego raka, a 150 sterylizacja. Ale teraz, że dwie operacje naraz, to powiedział 220, plus oczywiście leki, jakiś taki specjalny skafanderek później ochronny, bo przecież będzie poszywana rany i tak dalej. Także pewnie około 300 dolków to wyjdzie i robimy to za tydzień. Już chemii więcej podawać nie będziemy, bo jest w miarę okej, ale mówię, że tego guza on się już jakby nie wchłonie, trzeba go wyciąć. Ile próbuję, jak na wsi przy garach, na grillu, można by to było na gazie zrobić, ale tak jest lepszy urok tego wszystkiego. Coś już nikt nie chce jeździć tym motorkiem, on pójdzie na wypożyczanie ewentualnie, ale trzeba go też o jakiś czas przepalić chyba, nie? Czy akumulator nie rozładował, a zaraz się nim przejadę dookoła bloku i w ogóle paliwo tam, żeby było, bo już teraz ja i Sprayle tylko tym jeździmy. A ten tutaj nasz gość wypożyczył już tydzień temu, jeszcze nie mieliśmy tamtego, także już byśmy mieli pierwszego klienta i to na tydzień czasu, gdybyśmy go mieli parę dni wcześniej. No ale trudno, u nas ludzi coraz więcej, coraz lepiej, tak więc będzie dobrze. Mam nadzieję, że później będzie potrzeba wynająć ten drugi shophouse i wtedy jeszcze się dokupi jakieś skutery. Mamy zamówienie na Bigos. Później powinienem potłuc schabowe. A w ogóle, ktoś w komentarzach pisał. Pisał, sugerując, że kupuje mięso na nasze potrawy tam na ryneczku. To jest tylko dla psa kupuje. A my mamy z ubojni. To jest schab, który przyszedł z ubojni, czy tam od dystrybutora biorę. No i taki schabik mam i rozmroziłem go teraz i będziemy porcjować, nie? Na kawałki. Troszeczkę w soli to wtedy dłużej jest. Pakuję osobno. Jak ktoś przychodzi, to na świeżo rozbijam, robię, nie? Także tak podajemy, tak kupujemy mięso tutaj handlowe, nie? No. Ogólnie trzeba będzie jakieś sprzątanie na kuchni zrobić, takie generalne. Miałem deski, mamy pełno desek, tylko je zawsze jak otworzę nową, to trzeba naoliwić oliwą. Wtedy ona wody mniej wchłania, tak zaimpregnować i dłużej trzyma. U góry jeszcze więcej mam tego, nie? Nówki sztuki. Też chciałem sobie serwis do pieca zawołać. Wiem, że oni są w Phnom Penh. Ta firma to jest chiński dystrybutor tego. To jest ta sama firma, co Krzychu kupował piec. Znaczy ja kupowałem wtedy do Krzycha, tak? I żeby dysze przeczyścili, zobaczyli i tak dalej, nie? Także bigosik z chlebkiem podajemy. Zupa się robi. Auto przeładowane. Bigosik tam wjechał. No i mamy tutaj tą zupkę. O, z takimi kawałkami golonki. O, proszę. A Sryli dalej tam tą zupę dorabia. A moim zdaniem już była dobra, no ale to taka trochę też pewnie zabawa. A tu dalej się smaży, gotuje. No i teraz weszła taka racica cała. Gdzie to jest kopyto? Dobra, to ja też sobie zjem, zrobię sobie jeszcze jedną tam racicę, to bierze i ja sobie zjem to oczywiście z chlebem i z chrzanem. No, zjem tak większy kawałek. Słuchajcie, a na wieczór soda z limonką, polecam. Dobra, my zawijamy to wszystko teraz, tak mniej więcej, nie? Bo tam jeszcze ktoś siedzi, także powoli. Sobie poszła śmieci wyrzucić, teraz wyrzucamy tam dalej. No, żeby nie stały tutaj na froncie u nas, bo to już wiecie. Lampki pogaszone, trzeba będzie podlać kwiaty. No i co, dziękuję Wam bardzo za subskrypcję, oglądalność, komentarze, łapki w górę. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i będziemy się żegnać już do następnego odcinka, czyli do jutra. Pozdrawiam, cześć.